Istny festiwal bramek we Wronkach. Rezerwy kolejarza w przedostatniej kolejce drugiej ligi pokonały 6-4 Sokoła Ostróda. Aż 5 bramek Lechici strzelili już w pierwszej połowie. Szalony mecz, tak mogę powiedzieć. No, powiem szczerze, że chciałem, żebyśmy strzelili kilka bramek, żebyśmy wygrali ten mecz. Tak się stało, bo 6 strzelonych goli, no to rzadko się zdarza, nawet na boiskach Ewiner drugiej ligi. Tym bardziej w naszym młodym zespole. I dzisiaj naprawdę duży szacunek za to, jednak widać, że praktycznie wszystko poświęciliśmy na ten atak. Bardzo chcieliśmy, bardzo duża determinacja, bardzo dużo wykreowanych sytuacji, 6 strzelonych goli. Po 2 bramki zdobyli Kuba Antczak i Tymoteusz Klubś, a po jednej Łukasz Spławski i Filip Wilak. Dużo gorzej zaprezentowała się defensywa rezerw. No niestety 4 stracone, więc to się zawsze odbija, że stawiasz bardzo dużo na ten atak i ta odpowiedzialność, ta dyscyplina, ta organizacja gry dzisiaj cierpiała. Było to widać, ale na końcu mamy 3 punkty i to jest najważniejsze. Także ogromnie się cieszę, bo kończymy te mecze tutaj u siebie. Dokonaliśmy naprawdę fajnej rzeczy, bo jedziemy za tydzień do Rzeszowa walczyć o baraże. Na ten moment Lech 2 Poznań jest na 6. miejscu, czyli ostatnim dające baraże. Za tydzień jednak czeka kolejarza spore wyzwanie. Stal Rzeszów to lider ligi i niełatwo będzie chociażby o 1 punkt.